wszystko. Wnoszę ukaranie Tadeusza Antoniego Łobacza, obwinionego o to, że w dniu 2 grudnia 2017 roku w Dochobrodach województwa lubelskiego na terenie obwodu łowieckiego nr 62 w miejscu zwanym Osowe pozyskał zwierzynę łowną w postaci lisa i wbrew przepisom artykułu 42b ust. 2 nie dokonał wymaganych wpisów upoważnieniem do wykonywania polowania indywidualnego, to jest o czym z artykułu 51 ust. 1 punkt 7 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Po drugie, w dniu 1, 2, 3, 4 grudnia 2017 roku w Dochobrodach województwa lubelskiego na terenie obwodu łowieckiego nr 62 polował nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów w postaci upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego. To jest o czym z artykułu 51 ust. 1 punkt 6 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Dziękuję bardzo. Treść przedstawionych mi w dniu dzisiejszym zarzutów zrozumiałem, nie żądam ich uzasadnienia. Zostałem pouczony o uprawnieniach i obowiązkach osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, których treść otrzymałem na piśmie. Nie przyznaję się do popełnienia zarzuconych mi zarzutów, których mogę nie pamiętać i na okoliczność przedstawiam postanowienie za sygnaturą akt ORD 1 przez 2018 Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego PZL. Zostałem pouczony o prawie do odmowy składania wyjaśnień. Oświadczam, że korzystam z tego prawa i wyjaśnień składał nie będę. To wszystko, co mam do zeznania w tej sprawie. Na tym protokół zakończony. Podaję swój adres do doręczeń. Czy pan jest myśliwym? Tak, jestem myśliwym od 1983 roku. Jestem myśliwym od 1983 roku. Miał pan pozwolenie na wykonywane polowanie i czy pan to polowanie wykonywał wtedy? Miałem polowanie, miałem pozwolenie, ale w formie elektronicznej. Login i hasło otrzymałem od systemu produkcyjnego PZU. Od systemu jakiego? System PZU. To są stosowne dokumenty, które mam. W każdym razie, jeśli można właśnie uściślając tą kwestię, na podstawie jakiego dokumentu mógł pan w dacie między 1 a 4 grudnia wykonywać polowanie? Ten system produkcyjny PZLOW.pl pozwalał mi na wejście do systemu i zapoznanie się z moim odstrzałem, czyli upoważnieniem do wykonywania polowania na wszystkie 4 obwody. Tak, miałem upoważnienie wydane 1 grudnia 2017 roku, jak wynikało z tego systemu. Jak wynikało z tego systemu. Czy to jest upoważnienie w formie papierowej tylko i wyłącznie, czy może być też w formie elektronicznej? To jest, może być i w formie papierowej. Łowczy wydaje takie upoważnienia w formie papierowej. Ja miałem tylko w formie elektronicznej. Ja miałem tylko w formie elektronicznej. Ten system daje bezpośredni dostęp różnymi kanałami do informacji na temat i jednym z nich posiadanych upoważnień. Ilość ostrzelonej zwierzyny wynikało z upoważnienia. W upoważnieniu jest rodzaj zwierzyny i ilość. I ma pan do niego dostęp elektroniczny. Tak. Czy wtedy, jak pan dokonał, pozyskał zwierzynę łowną w postaci lisa, jak jest w zarzucie, czy pan wpisał to w elektroniczny odstrzał? Tak, pisałem w elektroniczny odstrzał, jak również pisałem do książki papierowej. Tak, wpisałem to w elektroniczny odstrzał, jak również pisałem to do książki papierowej. Łącznie z ilością oddanych strzałów. Łącznie z ilością oddanych strzałów. Czyli z informacji albo pouczeń, jakie pan otrzymał, albo inni koledzy, wynikało, że później ten odstrzał elektroniczny ma pan wydrukować i wręczyć łowczemu? Czy na przykład system, inne osoby mają dostęp elektroniczny do tego systemu? Nie. Łowczy ma dostęp do tego systemu i może odczytać z tego systemu, oczywiście jeśli potrafi. I może odczytać z tego systemu, oczywiście jeżeli potrafi. Czyli w formie papierowej nie musi być to prowadzone? Że musi pan wydrukować, wręczyć, nie, potwierdzenie nie muszę, nie muszę. W formie papierowej nie musi to być prowadzone, nie muszę wydrukować i wręczyć. I konkludując, czy między datą 1 a 4 grudnia 2017 roku posiadał pan pozwolenie do strzału w formie elektronicznej przy sobie?
Tak, zawsze noszę ten palto w kurtce kieszeni. W kieszeni kurtki. Przy sobie elektroniczne pozwolenie do strzału, ten palto zawsze noszę przy sobie w kieszeni kurtki. I mam ostatnie. Czy rzecznik dyscyplinarny Polskiego Związku Łowieckiego wszczął jakieś postępowanie przeciwko panu, że pan miał nie mieć tego pozwolenia, albo pan nielegalnie pozyskał tego lisa? Rzecznik dyscyplinarny... odmówił wszczęcia postępowania. Odmówił wszczęcia postępowania. Ze względu na brak mojej winy. Ze względu na brak mojej winy. No wiem. Wiem, w jakiej sprawie zostałem wezwany. Proszę. Nie wiem, czy sąd chce wiedzieć na ten temat. No, pan wie, w jakiej sprawie został pan wezwany. Materię sprawy pan zna. Chodzi o polowanie wykonywane przez pana Tadeusza Łobacza, z którym miały się wiązać określone nieprawidłowości. To znaczy... miało na miejsce? Od samego początku, tak jak to było, dostałem telefon od kolegi myśliwego. Dostałem telefon od kolegi myśliwego. Tadeusza Popki. Że w danym dniu, w tym dniu, które to odbyło się to polowanie, był zapis nieczytelny w książce. W którym odbyło się to polowanie. Był zapis nieczytelny w książce. Więc ja mu powiedziałem, żeby się zapisał w drugie miejsce, Tak, ponieważ ten temat jest do przeskoczenia, bo trzeba wychodzić i szukać, bo ja sam nie wiem, gdzie to jest. No i pan Popko tak to uczynił, zapisał się w drugie miejsce. Na drugi dzień zawiadomiłem o tym zaraz prezesa. Że taki fakt otrzymałem i trzeba pojechać sprawdzić w książce zapis. Zajechałem do pana prezesa, pan prezes leżał w łóżku, był chory, miał temperaturę. I polecił mi, bym sam się udał do książki, zrobił odczyt, jeżeli coś będzie nieprawidłowo, żeby zabrać książkę, zostawić drugą. Więc tak to uczyniłem, pojechałem na miejsce. Do miejsca do Ochobrody. Mam tą książkę, wziąłem ze sobą. Był to zapis z dnia 2-5, nieczytelnie lub 3 lub 4, taki nieczytelny. Zapis lub 3 lub 4. Stwierdziłem, że na numer upoważnienia do wykonywania polowania. Nie było jeszcze wydane, tylko było wypisane komputerowo. A ten numer znalazł się w zapisie. I tę sprawę przedstawiłem prezesowi. Pan prezes mi kazał zabrać książkę i przywieźć na zarząd. Pan prezes kazał mi zabrać książkę i przywieźć na zarząd. Co prawda. Jest to odsiał numer 208, który leżał niewydany, nieupieczętowany, tylko wypisany komputerowo, jako wydruk. Leżał niewydrukowany, nieupieczętowany, tylko wypisany komputerowo jako wydruk. Kopia i ksero i trzeba było to... I oryginał i trzeba było to podzielić na kawałki, odbić pieczątkami i dopiero trzeba jest odsiał ważny. Opieczętować i dopiero jest odstrzał ważny. Tak, to przeczytałem prezesowi książce zapis kolegi Łobacza, którego nie mogłem ja sam też odczytać. Były to osowce i dalej nie wiem, co to było, bo takiej działki. Proszę świadka wolniej, bo nie jesteśmy w stanie tego zapisywać. Przeczytałem prezesowi zapis z książki.
Przeczytałem prezesowi którego sam nie mogłem odczytać. I nie wiedziałem, gdzie ta działka jest. Gdzie w książce pisze, że jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania powinno być czytelne. Tak jak wszędzie. W dalszym ciągu penetracji tej książki na drugiej stronie. Jest zapisany też numer odstrzału 208. Z dnia drugiego. Gdzie był strzelony lis. Dwoma strzałami. Miejsce było oznaczenia określone prawidłowe. Osowce, podchód. Osowce, podchód. To było wszystko, dobrze, za wyjątkiem tego, że nie było odstrzału. Tak. I powtórzyło się to jeszcze po raz trzeci. I tą książkę przydałem panu prezesowi. Następną książkę nową założyłem z wpisem wymiana ze względu na taki przypadek. No i na posiedzeniu zarządu przedstawiłem sprawę. Mówiłem, że to jest myśliwy dojrzały, w pewnym stażu. Przedstawiłem osobę jako dobrą, no ale tak się jakoś złożyło. Że pan Łobacz jakiś skądś odstrzał wziął, numer nie wiem skąd. Do komputera dostęp to tylko ja mam, Do komputera tylko ja mam dostęp do swoich prac, tylko i wyłącznie ja. Skarbnik ma swoje sprawy, sekretarz ma swoje sprawy. No i po rozpatrzeniu tego mojego wniosku na zebraniu zarządu koła, prezes przedstawił sprawę, że trzeba zawiadomić rzecznika i straż łowiecką. Bo polowanie odbyło się bez pozwolenia na odstrzał zwierzyny. I na tym się sprawa skończyła. Dobrze, na pytanie przewodniczącego. Proszę pana, myśliwy mógł wejść na polowanie. Jakimi dokumentami i w jakiej formie musi dysponować? Ważna legitymacja. Żeby wyjść na polowanie, myśliwy. Legitymacja Polskiego Związku Łowieckiego. Ważną legitymację Polskiego Związku Łowieckiego. Pozwolenie na broń. I upoważnienie do wykonywania polowania. Z wyszczególnieniem jaka zwierzyna. Proszę pana, czy to, czy ten ostatni dokument, o jakim pan mówił, musi być w formie papierowej, czy może być w formie elektronicznej? Nie może być. Jak ja jestem 14 lat łowczym... Chyba się nie rozumieliśmy. Czy ten ostatni dokument, o którym pan powiedział? Tylko papierowe. Musi być tylko papierowe. Tak jest. Musi być tylko papierowe. Z czego to wynika? Mamy taką uchwałę Polskiego Związku Łowieckiego. PZEU. Jest pan w stanie wskazać dane tej uchwały? No i w statucie mówi się o tym, że myśliwy musi mieć pozwolenie na broń w formie pisemnej. Musi mieć pozwolenie na broń w formie pisemnej. Nie, ale chodzi o to upoważnienie do polowania z pisaną zwierzyną. Czy wiadomo panu, czy z czegoś wynika, z jakichś przepisów, regulaminów, jakichkolwiek uregulowań, żeby taki myśliwy mógł wyjść na polowanie z tym dokumentem w telefonie,
formie elektronicznej, czy musi mieć papier? Musi mieć papier, nie ma rady. Musi mieć papier na ręku, na to, na co ma ochotę, ze względu na to, że jest roczny plan łowiecki zatwierdzony przez... Jest roczny plan łowiecki zatwierdzony. I jest wyszczególniona zwierzyna, w jakiej ilości można ją pozyskać. I łowczy musi nad tym tematem panować, żeby nie przekroczyć rocznego planu łowieckiego. Czyli żeby móc wykonać polowanie, najpierw taki myśliwy musi odebrać w formie papierowej. Papierowej. Tak? Musi odebrać w formie papierowej takie upoważnienie. Dobrze, z uwagi na to, że świadek nie podaje szczegółów, sąd postanowił odczytać zeznania świadka z kart 12 i 19. 11 werta zasadniczo. 11 werta do 12 oraz 19. 11 werta do 12 oraz 19. Karta 11 werta do 12. W dniu 4 grudnia 2017 roku około godziny 19 drogą telefoniczną od kolegi Andrzeja Popko uzyskałem informację, że znajduje się przy książce pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym obwodu należącego do naszego koła łowieckiego numer 48 Ponowa we Włodawie w miejscowości Dołhobrody. W książce znajduje się wpis kolegi Tadeusza Łubacza, który zapisał się na polowanie w sposób mało czytelny i utrudniający jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania. Poinformowałem kolegę Andrzeja Popko, aby zrezygnował w tym dniu z polowania na tym obwodzie ze względu na bezpieczeństwo. Następnego dnia, to jest 5 grudnia 2017 roku, zawiadomiłem prezesa koła kolegę Dariusza Koronę o zaistniałej sytuacji, prosząc jednocześnie o dokonanie wspólnej kontroli książki pobytu myśliwych na polowaniu. Ze względu na stan zdrowia kolegi Korony około godziny 10 do książki udałem się sam. Stwierdziłem, że iż pod pozycją 578 był zapisany Tadeusz Łobacz, numer odstrzału 208, miejsce wykonywania polowania osowce. Dalej wpis mało czytelny, data 04.12 od godziny 13 do 4 grudnia do godziny 23. Ponadto pozycja 562 dnia 2 grudnia, odstrzał numer 208. Wykonywał w tym dniu polowanie i pozyskał lisa, którego nie zgłosił do łowczego, czyli do mnie. Zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi w naszym kole stwierdzam, iż odstrzał numer 208, który przy wpisaniu posługuje się pan Tadeusz Łobacz, do chwili obecnej znajduje się u mnie jako upoważnienie niewydane, w związku z czym kolega Łobacz wykonywał polowanie indywidualne bez wymaganych dokumentów. Jako dowód w sprawie została sporządzona dokumentacja w postaci zdjęć książki pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym i sporządziłem pisemną notatkę, którą złożyłem do zarządu koła Ponowa. W dniu 12 grudnia 2017 roku. Chciałbym dodać, iż w kole odstrzały są drukowane za pośrednictwem komputera i pan Łobacz mógł tam sprawdzić numer swojego odstrzału. Jednak, co już stwierdziłem, do chwili obecnej nie odebrał właściwego upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, tak więc nie mógł wykonywać polowania bez tego dokumentu. W tej sprawie mam tyle do powiedzenia w tym momencie. Potwierdza pan tak zeznanie? Dobrze, karta 19. Jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od około 30 lat. Jednocześnie jestem członkiem koła łowieckiego nr 48 Ponowa we Włodawie, gdzie pełnię funkcję łowczego od 2005 roku. Myśliwy w czasie wykonywania polowania powinien posiadać przy sobie następujące dokumenty. Legitymację ważną Polskiego Związku Łowieckiego, legitymację posiadania broni, zezwolenie na broń, ważne zezwolenie na wykonywanie polowania indywidualnego w formie papierowej, w nawiasie odstrzał. W dniu 4 grudnia 2017 roku około godziny 19 drogą telefoniczną myśliwy naszego koła Andrzej Popko zawiadomił mnie o niewłaściwych, trudnych do odczytania zapisach na polowanie dokonanych przez myśliwego Tadeusza Łobacza w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. W dniu 5 grudnia 2017 roku w godzinach około 9 zawiadomiłem prezesa koła Dariusza Koronę w rozmowie telefonicznej z Andrzejem Popko. Prezes poprosił mnie, abym udał się do książki zapisu ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych obwodu łowieckiego nr 62 na terenie miejscowości Dołhobrody. Po przybyciu na miejsce stwierdziłem, iż myśliwy Tadeusz Łobacz posługuje się odstrzałem nr 208, który do chwili obecnej, to jest do dnia 23 kwietnia 2018, nie odebrał i nie jest w jego posiadaniu. W książce zapisów na polowanie indywidualne
pozycjach 560 z dnia 1 grudnia 2017 roku, pozycja 561 z dnia 2 grudnia 2017 roku, pozycja 562 z dnia 2 grudnia 2017 roku, pozycja 570 z dnia 3 grudnia 2017 roku, pozycja 578 z dnia 4 grudnia 2017 roku, myśliwy Tadeusz Łobacz w rubryce numer 3, numer upoważnienia do wykonywania polowania, zapisał numer odstrzału 208. Ponadto w dniu 2 grudnia 2017 roku podczas polowania Tadeusz Łobacz w rubryce numer 8, gatunek, ilość, płeć pozyskanej zwierzyny, dokonał wpisu pozyskania lisa, co świadczy o fakcie upolowania tego zwierzę. W tym miejscu świadek Lucjan Pełek zgłasza, załącza kserokopię poświadczoną za zgodnych z oryginałem odstrzał upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego numer 208 z dnia 1 grudzień 2017, po czym świadek dalej zeznaje. Upoważnienie to do chwili obecnej fizycznie nie zostało wydane myśliwemu Tadeuszowi Łobaczowi. W chwili odbioru upoważnienia przez myśliwego łowczy koła podpisuje takie upoważnienie. Upoważnienie numer 208 nie posiada wymaganych podpisów. Odstrzały w naszym kole są wypisywane w formie komputerowej, przygotowują je wcześniej, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd myśliwy Tadeusz Łobacz uzyskał numer swojego odstrzału. W związku z powyższym stanowczo stwierdzam, iż myśliwy Tadeusz Łobacz podczas wykonywania polowania nie posiadał przy sobie kompletu wymaganych dokumentów. To wszystko, co mam do zeznania w tej sprawie. Potwierdza pan? Tak. Chce pan coś dodać? Tak czy nie? Tak. Czy chce pan coś dodać? Nie, no nie ma. Nie mam nic do dodania. Czy jakieś pytania do świadka? Tak, jedno. Czy świadek może powiedzieć, czy inna forma niż papierowa tego zezwolenia na polowanie indywidualne? Absolutnie nie. Jest możliwe w waszym kole, czy nie? Absolutnie nie. Na forma dziękuję. Niż papierowa na wykonywanie polowania w naszym kole nie jest możliwe. Panie mecenasie? Jeśli może. Jeśli pan mógłby powiedzieć, co już ktoś się pytał, ale ja się trochę wrócę do pytania. Czy jakikolwiek przepis prawa, czy ustawa, czy rozporządzenie ministerialne, czy inna forma prawna zabrania posiadania upoważnienia do strzału w formie elektronicznej? Nie mówimy, chodzi mi o waszą jakąś taką wewnętrzną umowę, tylko chodzi mi o akt prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Proszę pana, do takiego czegoś, to się podpisuje upoważnienie do korzystania i upoważnienia korzystania z komputera. Nie wiem, czy pan Łobacz takie korzystanie miał. Musiał mieć kryptonim, który musiał wejść się zalogować. To jest złożona sprawa. Nie miał, musiał mieć kryptonim, którym się musiał zalogować. To jest złożona sprawa. No dobrze, ale czy jest jakiś przepis, który zabrania posiadania w formie elektronicznej? Chodzi mi o ustawę, rozporządzenie albo inny akt prawa powszechnie obowiązującego. Panie mecenasie, te sprawy wyszły nie tak dawno, rok temu. Ja wiem, dlatego są pytania. I dlatego jest coś takiego, które system dla kół łowieckich PZL. System dla kół łowieckich PZL. W pracy na komputerze. I na przykład, jeśli chodzi o zgłoszenie zwierzyny, chciałem przypomnieć, że uzupełnienie informacji o zwierzynie, gdzie napisane jest tak. O opisaniu wszystkich pozostałych zwierząt kończy pracę i naciskając przycisk, zatwierdzając przekaźnik skarbnikowi. Wszystkie zapisy informacyjne stanowią wtedy widoczny dla skarbnika koła, co umożliwia rozliczenie polowania. Łowczy od tej chwili będzie mógł już je tylko oglądać, czyli nie mogę. Następnym zdaniem pisze proszę tak, świadka. Ze względów praktycznych. Proszę słuchać sądu przede wszystkim, jeżeli sąd do pana mówi, proszę słuchać sądu. Proszę to jeszcze raz wszystko odczytać, tylko w takiej formie i w takim tempie, żeby pani protokolantka mogła to zapisać. Łowczego. Etap drugi. Drugi etap. Ostateczne rozliczenie polowania może być zarejestrowane znacznie później. Może być zarejestrowane znacznie później. Już po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Już po skompletowaniu wszystkich dokumentów. To teraz niech pan powie, z czego pan to odczytał. To jest. Co to jest? To jest. Odczytałem to. My mamy to do obsługi z komputera. To jest jakaś instrukcja? Tak. Programu? Programu systemu kół. Zaraz to jest od instrukcji programu. System dla kół łowieckich PZL. Systemu dla kół łowieckich PZL. Od kiedy ten system funkcjonuje?
wiadomo panu? Co się? Od kiedy ten system funkcjonuje, wiadomo panu? To znaczy, my od ubiegłego roku rejestrujemy ściśle pozyskaną zwierzynę. Od ubiegłego roku, w tym systemie, tak? W tym systemie. Rejestrujemy ściśle pozyskaną zwierzynę w tym systemie. Dobrze, panie Sanasie? Tak. Czyli, jeśli pan się orientuje na temat tego systemu, kto dokonuje wpisów do ostrzału i w jaki sposób? Musi to być myśliwy w formie papierowej do ostrzału, czy może w formie elektronicznej? Żadnych elektronicznych spraw nie ma. Elektronicznie się wydrukuje tylko wszystko, co do drukowania, a do podpisywania to jest tylko pieczątki są i podpisy. Odpowiedzialnej za, za roczny plan łowiecki. A z czego to wynika, że myśliwy nic nie wpisuje, tylko wszystko musi być u pana? Czy może to w formie elektronicznej albo... To są pieniądze dla koła, to raz. Ale rozumiem, ale się proszę starać się precyzyjnie odpowiadać na pytania zadawane panu. Z czego to wynika, że myśliwy nie może tego zrobić w formie elektronicznej? Wpisywać do strzału? Bo na razie nie mamy takiego systemu. Na razie nie mamy takiego systemu. No na razie jest system taki, jaki jest. Łowczy swoje za swoje odpowiada, skarbnik odpowiada za swoje. A myśliwy będzie miał podgląd do komputera, jeśli dojdzie do pełnej używalności komputerowej, to będzie miał tylko wgląd do komputera. Jeżeli dojdzie do pełnej używalności komputerowej, to tylko wgląd do komputera. Tylko wgląd do komputera. Żadnych wydruków, żadnych tam korekty, jakichś planów, czy żadnych poważnych korekty, planów, czy upoważnień. Nie powinien sobie to brać. To korekty planów, czy upoważnień powinien sobie brać. Ale czy w dacie zdarzenia, czyli na 1-4 grudnia 2017 roku, jaki był dostęp elektroniczny myśliwych do tych ostrzałów? Nikt nie miał dostępu żadnego. Nikt nie miał. Nie miał upoważnienia, to nie wejdzie, nie zarejestruje komputera. A co w sytuacji, kiedy myśliwy miałby i login, i hasło dostępu do tego systemu? I indywidualny myśliwy. To nie wiem, czy tak do takiego układu dojdzie, ze względu na to, że każdy z swoim stanowiskiem za swoje czyny odpowiada. Ja rozumiem, ale czy pan się orientuje, czy na tamtą datę myśliwi mieli login i hasło do indywidualnego dostępu do systemu? Nie. Nie orientuję się, czy w tamtym czasie myśliwi mieli indywidualne. To są niezrzeczne, niezrozumiałe. No ja rozumiem, to tak jest taka trochę nowoczesność dopadła nas tu wszystkich. Dobrze. Pan powiedział, że nie wie pan skąd się wziął ten numer ostrzału w książce wejść na łowisko u pana oskarżonego. Ale czy ten numer, który on wpisał w książkę, zgadza się z jego ostrzałem, który podobno tylko wy posiadacie do wydania? To znaczy musi się zgadzać. Skąd, jak się podany, by się zgadza. Ja rozumiem. Zgadza się, no zgadza. On od was nie pobrał ostrzału w formie pisemnej. Skąd wziął? No właśnie, czy wie pan skąd wziął? Nie wiem. Czy wiem? Nie zrozumiałe dla mnie. Skąd oskarżony wziął numer ostrzału? Niezrozumiałe dla mnie. Ale czy pan sprawdzał po tej sytuacji, czy ten numer ostrzału zgadza się z jego ostrzałem przydzielonym mu przez Polski Związek Łowiecki? Jak? Czy ten numer, który on pisał w książkę wejść na łowisko, numer ostrzału, zgadza się, pokrywa się z tym numerem, który on ma przydzielony do tego ostrzału, który podobno tylko wy możecie wydrukować? Nie, dostał drugi ostrzał. Dostał drugi ostrzał ze względu na to, że ten ostrzał był... Pan mecenas o co innego zapytał, panie mecenasie, proszę jeszcze raz zadać pytanie. Chodzi mi o to. On wpisał w książkę, pan Tadeusz, numer 208. Tak. Nie miał tego ostrzału. Na tamtą datę? Nie miał tego ostrzału. Skąd wziął? No właśnie, a czy wyście sprawdzali, czy system mu taki numer ostrzału przydzielił na tamtą datę? Na tamtą datę tak. Czyli numer, który on wpisał, pokrywał się z numerem ostrzału, który miał w tamtym datę? Pokrywał się. Pokrywał, tylko że nie był wydany i nie był wyczytowany. Nie był wyczytowany. To był czysty dokument taki, że... To był czysty dokument, surowica tak zwana. Dobrze, ale skąd on wiedział o tym numerze? Jaki ma ten numer? Czy pan się orientuje?
No mógł wiedzieć skarbnik. On może wejść w logo. Mógł wiedzieć skarbnik. A czy pan wie, że ktoś mu podawał ten numer? Nie. Nie wiem, czy ktoś mu podawał ten numer. Pytanie, czy na datę zdarzenia, czyli na początek grudnia 2017 roku, ostrzały to były druki ścisłego zarachowania, czy nie? Cały czas są ścisłego zarachowania. Od samego początku jak to ostrzały, z czego to wynika? Cały czas druki ścisłego zarachowania. Ścisłego zarachowania. Z czego to wynika, by pan powiedzieć? No, żeby nie było pomyłek, duplikatów. Ale z czego to wynika? Z jakiego aktu prawnego? Mi o to chodzi. Ja wiem, że wy tego pilnujecie, bo to jest ważne dla was, tylko z czego to wynika, że to jest druk ścisłego zarachowania? Chciałbym łowieckich prawców o to zapytać. Ja się po prostu... Z czego to wynika, czy to jest druk, że to jest druk ścisłego zarachowania, trzeba by łowieckich prawców zapytać. A na tamtą datę kto przydzielał odstrzały? Czy to koło decydowało, ile zwierzyny, komu, jakich decyzji? Koło nie decyduje, decyduje roczny plan łowiecki zatwierdzany przez Lasy Państwowe, urzędy PZPR-u. Jest określona ilość jelenia, określona ilość dzika, określona lisa, nawet kaczkę i grzywacza. I z tego myśliwy się powinien rozliczyć, uczciwy myśliwy się powinien z tego rozliczyć. I tu nie powinien nikt dyskutować na ten temat. Określona ilość jelenia, dzika, lisa, tak? Lisa, a nawet kaczkę czy grzywacza. Bo był taki rok w Wysokim Sądzie, że koło nasze miało prawie 300 tysięcy kary za przekroczenie rocznego planu łowieckiego, przekroczenie zwierzyny drobnej. Dobrze, nie jest to przedmiotem sprawy. Nie jest przedmiotem, tak. A czy obecnie ten system elektroniczny jeszcze jest, czy już go nie ma? Cały czas jest. Działa. Ten system elektroniczny cały czas jest. I nim zawiaduje Polski Związek Łowiecki, tak? Tak. Nim zawiaduje Polski Związek Łowiecki. A wszystkie dane dotyczące tego systemu też ewentualnie... Wszystko idzie od Okręgowej Rady Łowieckiej. Znaczy od... Polski Związek Łowiecki jako tak całość jest. O tym decyduje. I nas zmuszono do rejestrowania pozyskanej zwierzyny, rozliczenia finansowego koła. Rozliczenia finansowego koła. Ja dziękuję, Wysoki Sądzie, pytanie więcej do pana nie ma. Pan obwiniony ma pytanie do świadka? Nie, nie mam pytań. Dziękuję, zostawiam swoje sprawy. Czy to jest jakieś wnioski dowodowe?